Herzlich willkommen. Dzień dobry, witają Państwa Konrad Hyszkiewicz. Czus i Wojciech Biedroń. Cześć. Drodzy Państwo, klapu, zumbajszpil, czyli na przykład. Tak jest. Na przykład zaczniemy. Zowizo i tak dalej. Zowizo, a przede wszystkim herzlich willkommen, drodzy Państwo. Zaczynamy od kwestii absolutnie kluczowej. Nawet Państwa komentarze muszą na chwilę poczekać. Muszą poczekać. Lech Wałęsa kończy dzisiaj 80 lat, o czym donosi Super Express. Tak. No i zobaczmy, drodzy Państwo, żeby ja nie kłamię. Chcę zdrowo umrzeć, mówi Lech Wałęsa. A obok, nie wiem, czy tu widzicie, pokazuje paluchem. To nie jest tort. No właśnie, to jest schabłaszczak, tak? Tak, to jest wielki mięsny jeż. To ja nie wiem, jak to zrobić. To jest taki, drodzy Państwo, mięsny bolek. Mięsny kotlet, chciałem powiedzieć. Mięsny bolek. Co ja z tym mięsnym bolkiem mam? Wałęsa kojarzy się z bolkiem. TW Schab może. TW Schab, dokładnie. Więc Lechu Wałęsie, Lechu życzymy, na pewno zdrowie życzymy, no co? No oczywiście, no, człowiekowi zupełnie. Można oczywiście życzyć. Może być gorzej na przykład, bo media donoszą, że ta pani Bosacka, to ona ma taki program, a propos donoszą, tak trochę. A propos donoszą, a odcina się. Kończymy. Dziękuję, do widzenia. Pani Bosacka to jest taka, wiesz, pani, co ona w program ma taki wiem, co jem, wiem, czemu ty je. Wiem, co jem, wiem. A, tak mówiliśmy kiedyś o niej, tak. I jej mężem jest pan Bosacki, pan z, taki z Platformy Obywatelskiej. Tak, tak, tak. I ty sobie wyobraź, że on, że on ją w sierpniu rzucił dla koleżanki klubowej. Takiej szczupłej i wysportowanej, takiej, tak? No wiesz co, no okej, okay, dla okay. Kogoś takiej, i ja też nie kłamię i pokazujemy, drodzy Państwo, no żeby nie było, fatfobia, takim, no. Trochę zaczynamy przeglądać tak. Prasę, ale no to ważne rzeczy, zobaczcie, drodzy Państwo, kładę tutaj, schudłam 14 kg, wow. Mi by się przydało, niech mnie by Bosacki zostawił, to bym schudł może 14 kg. Może tak, jakby taka partia, wiadomo. Trudna sytuacja, drodzy Państwo, ale teraz musimy kończyć i musimy lecieć dalej. Lecimy dalej, i czyli najważniejsza część naszego programu, Państwa komentarze. Wszyscy bardzo ciepło wypowiadali się o twojej genialnej roli w Zielonej Granicy. Bardzo serdecznie dziękuję. Oscarowej, jak tutaj właśnie pisze Maciej Goluch. Nie przesadzałbym, ale dzięki dziękuję. Temu wiemy, że pan Wojtek będzie polskim kandydatem do Oscara. Oczywiście. Czemu nie? Oczywiście. Proszę, tak, tak. Na pewno Zielona Granica jest, ma szansę, bo ma wiadomo, szansę. Oni, nie, oni lubią takie klimaty antypolskie. Tak, tak, tak. Oni tam, wiecie, przed wojną, wiesz, Niemcy też kręcili takie filmy, co tak, się bardzo podobało. Też zdobywało Oscar, tak. Chyba nie, ale jakieś nawet, inne nagrody. Nawet nie wiem, wiesz, że już trwała wojna, wiesz, a amerykańscy Żydzi komunistyczni, filmowcy w Hollywood takie produkowali filmy, w których zawsze Polak był tym złym. No, jak zwykle to tam bywało często. Jedźmy dalej. Panie Wojtku, jest pan nieoceniony. Od skrzypka na dachu, po zieloną granicę, pan mógłby zagrać wszystkie role. Czemu nie? No właśnie, za ile? Od razu pomyślałem o tym skrzypku na dachu, że tu byś się świetnie nadał. Nie wiem, dlaczego mnie tak kojarzą. Przecież widać, że nordyk jestem, wysoki, blondy, z wystającym szczęką. To może ten akcent taki? Nic tak nie znam. A chyba, że coś pożyczyć? Tebe Diego, dlaczego pan Kołodziejczak klęczy przed panem Rachoniem? To a propos tej awantury. To nie jest klęczenie. Pan Rachoń po prostu jest potężnym chłopem. A, dobra, no tak, bo. Rzeczywiście, tak wydawało się, że on taki jest tak. Do pępka prawie. Bo tak zaczynał do niego, panie Rachoń, no, Rachoń tak patrzył. Ale na niego. Michał ma 2 metry wzrostu. No więc to, widać różnicę. Tak. Jan Kowalski. Świnka Pigi, świnka Pepa, wy internacjonalistyczne agenty. Posłance wcisło chodziło o swojską ciocię chrum, z misia uszatka. I ten oczywiście. Miś dzisiaj, drodzy Państwo, ze mną jest. I właśnie, i został ochrzczony już w końcu, tak? Przez naszych internautów. Jinx 55555. Miś bez spinek. Miś bez spinek. Ach, jest cudowny. Bez spinisze. Bez spinisze. Bez spinisze można było. Misie bez spinisze. Tak, miszcze bez spinisze. Tak jest. Muszka muszysta na koniec. Ja wiernie pozdrawiam pana od grafiki. Jest pan mistrz. To jest dzieło sztuki, które rozśmiesza i dobrze jest zrobione. A my możemy więcej. Powiedzieć, dziękujemy Mikołaju, tobie. Tak jest. Mikołaj Nowosad nam robi te grafiki, jest naprawdę, po prostu mistrzem świata. To prawda, rzeczy. Zakochaliśmy się w jego miniaturach i teraz go cały czas męczymy, żeby co tydzień nam robił. Tak jest. Dobrze. Dobrze, dziś bo, też go niestety wiesz to czeka. Co, bo wiesz co, Maciek Zemo jest dzisiaj strasznie zasadniczy. No wiesz? Dobrze, lecimy. Już mi mówi, no. A teraz mówi mi, co mam powiedzieć. Czyli do hymnu, trzeciej rzeczy. Przepraszam, Maciej, nie, ja się odkopuję. Okej, Maciek, obiecujemy, teraz będziemy szli. Słuchajcie, marsz miliona serc. Ma być taki już teraz. I słuchajcie, no bo tam jedni chcą przemawiać, inni nie chcą na nim przemawiać, nie? Ale my wiemy, my mamy już gotowego mówcę. Jest piękny
trzeba przyznać. Jest wspaniały mówca i mamy nadzieję, że wystąpi na marszu Donalda Tuska. No tak, bo pani Joanna Żutopiona, pamiętacie jeszcze panią Joannę, bo to dla niej miał być ten marsz, ale... A, ty ją zaporcy. Nikt z Platformy nie zadzwonił. Zapomnieli o samej, tak, co nawalona dzwoniła do lekarza. Tak, tak. Dobrze, kanclerz Scholz, drodzy państwo, oto mówca i jak będzie krasomówca. Przemawiał. Krasomówca. Krasnijmówca. Krasnijmówca. No, w każdym bądź razie młodziec Scholza, a posłuchajmy. Man findet, sie hätten sich zu fügen, sie hätten zu akzeptieren, dass ihr Land erobert wird. Das hat mit Friedenspolitik nichts zu tun. Der Visaskandal, der da jetzt in Polen stattfindet, der braucht eine Aufklärung. Ich möchte nicht, dass aus Polen einfach durchgewinkt wird und wir dann hinterher die Diskussion führen über unsere Asylpolitik, sondern es muss so sein, dass wer in Polen ankommt, dort registriert wird und dort ein Asylverfahren macht. Und das nicht dann auch noch irgendwelche Wiesen. My celowo nie tłumaczymy, choć oczywiście po angielsku było, ale tylko trzymał się trochę, że nicht in Polen, ja. Znaczy ja uważam, że oświetleniowiec trochę zawalił sprawę. Czekaj, ponieważ... bo jeszcze ja no tu właśnie, bo takie tu... akurat cień Scholza idealnie tutaj padał właśnie pod nosem. Taki w tym monachijski miejscu. Cień. Taki monachijski cień. Pod nosem brunatny cień. Bo, tak, dobrze, ale skoro... Kolorystyka też nieprzypadkowa. Skoro o cieniu, to też musimy, ponieważ nagranie pochodzi, ty to znalazłeś, z jednego z Oktoberfestów, tak? Tak, na, właśnie na Twitterze Wizegard24, właśnie takiego portalu informacyjnego w centralnej Europie, było właśnie na temat tego, że no, dobrze się bawią Niemcy na Oktoberfestie, aczkolwiek to jest edycja saksońska. I to nie jest nagranie z 33 roku. To jest nagranie z tego roku. Z tego roku, nawet tak? No bo drodzy państwo, skoro, no wiadomo, że dużo ludzi musi przejechać na ten marsz, więc tam zwiozą z Wolnego Miasta Gdańska, z Breslau. No tak, zwiozą, Saksonia blisko Polski. Saksonia więc... blisko Polski, ale też może przyjadą tacy turyści z Niemiec, bo wiecie, jak były te śląskie głosowania, nie? W tak, międzywojniu, tak. Nie? Plebiscyty, tak. Plebiscyty śląskie, to tam przyjeżdżali tacy turyści z Niemiec i każdy miał taką samą walizkę, taki sam płaszcz i taką samą koszulę. Oczywiście były takie sceny. No więc my proponujemy, drodzy państwo, bo teraz chcę pokazać tych turystów, których znalazł Kondi. Czego szuka Kondi w necie? To nie, tu... Przepraszam bardzo, przypadkowo znalazłem, żeby nie było. Tak. Ja się odcinam na wszelki wypadek ja od tego nagrania. Ja też się od tych insynuacji Kondi, oczywiście, jest jak najbardziej. Sprawcą tego zamieszania. Zobaczcie, drodzy państwo, jak bawią się niemieccy turyści i może oni też przyjadą na marsz. No zobaczcie, myśmy tego nie wymyślili. Pięć piw. Tak jest, właśnie, wszelkie insynuacje ale na temat tak zamawiali, nie? Pięć gestów, piw, tak, nie? To były po prostu pięć piw. Pięć piw, znaczy, tak tylko tych palców. A tak jak myślisz, oni się dobrze się będą czuli na marszu miliona serduszek? No, myślę, że na pewno herzlich willkommen, ale... Dziadkowie im śpiewali te piosenki, to oni teraz też je znają. No dokładnie. Niemcy generalnie lubią te melodie, które już kiedyś słyszeli, takie mam. No Turki już chciała świętować, tak, 1 września. Zresztą przecież, wczoraj no. w Radzie Wolnego Miasta Gdańska padło tam, że... przez niezrozumienie Polski dla Niemiec wybuchła druga wojna światowa. Czyli no. po prostu ten pancernik chciał tak na salwę taką honorową mordowali miasta, puścić, Warszawę, no. mordowali jeńców, dzieci, kobiety, bo było nieporozumienie. Nie wiem, czy wiesz, bo nieporozumienie. Aha, okej, rozumiem. No dobrze, skoro Niemcy i ich absolutnie nierasistowskie nie, klimaty, w życiu, absolutnie nie. Proszę państwa, w tym studiu doszło do niewyobrażalnej awantury. Tak, bardzo interesującej. Bardzo interesującej. Wczoraj Małgorzata prowadziła... Filologicznej, jakby nie patrzeć. I jak się okazuje, filologicznej, więc w każdym bądź razie zobaczmy tę scenę, ale z rasizmem nie mamy nic wspólnego. Oczywiście, odcinamy się od rasizmu. Odcinamy się. W tym momencie pan stawia taki zarzut pod tytułem wszystkiemu winny jest Prawo i Sprawiedliwość i rząd, a w Afryce biją Murzynów i to się do tego sprowadza. Natomiast to tak nie wygląda, panie pośle. Chciałabym panie... skandaliczne i proszę nie używać takich słów. Bo to ale słowa prostu... Murzyn mam nie używać, czy którego słowa proszę, mam nie używać? Proszę, no to, tak, oczywiście. No proszę panią, no co, przecież pani w tej chwili... Ja jestem filologiem, panie pośle. Czy pani będzie pozwalać na to, żeby takiego języka używać? Ale jakiego języka, panie pośle? Ja się zwracam językiem polskim do Polaka w języku polskim. Będzie pani pozwalała na używanie tego języka. Czy może mi pan wskazać, gdzie jest jakaś ustawa, uchwała czy regulacja, która zabrania używać języka polskiego? Ja nie mogę zabronić wypowiedzi moim gościom. Wszystko, myślę, jest w granicach jakiejś normy. Bardzo bym pana prosiła uprzejmie o odpowiedź na moje pytanie. Ale państwo sami widzą, pan poseł się wyłączył w tej chwili, tak? Drodzy państwo, cóż, no jest mi niezmiernie przykro...
Gdybym był złośliwy, to powiedziałbym, Murzyn lewicowy zrobił swoje, Murzyn może odejść, no ale on sam odszedł. Lepiej się odkopać od takiego stwierdzenia. Ale nie, czekaj, ale no 100 lat za Murzynami na przykład, to jest takie jest powiedzenie, że ktoś jest 100 lat za Murzynami. No właśnie, tutaj pani Agnieszka Wojciechowska, Van Heukelą, mam nadzieję, że nie przekręciłem, tutaj wyraźnie jakby użyła takiego przysłowia polskiego. No tak się mówi, no. Właściwie taką parafrazę. Parafrazę tak, przysłowia, tak. A u was biją Murzynów, to w ogóle odniesienie jest do Związku Sowieckiego, który... W Alternatywach 4 było, a u was sioniści biją Murzynów na przykład. Tak. Takie było stwierdzenie, Pokora go mówi do... W takim po języku bardziej współczesnym, mm-hmm. whataboutism, bo wiadomo, jesteśmy nasileni. Ale poczekaj, mocno... jeszcze raz, czyli rozumiem, że nie można już teraz mówić Murzyn. No chyba nie. Murzynek Bambowa w Afryce Mieszka. Poseł Koperski zabronił, no zabronił. Nie możemy. Nie możemy. Teraz mówimy, Afroamerykanin w Afryce Mieszka. Jak chyba na Łodzi mieszka. Na Łodzi. Płynie do Lampedusy, tak. Czekaj, bo macie coś tu. Szturmuje Włochy. Murzynek Bambo szturmuje Włochy. Nie, co się rymuje. Może nie twórzmy poezji na nowo. Wypadek, tak. Odcinamy się, trąbimy, bo drodzy państwo, zaczynamy taki set, że ciężko jest politykom w studiach generalnie. Ponieważ wróciło dobre, politycy Platformy wrócili do studia Telewizji Polskiej, TVP Info. Jak się to skończyło i co się stało z redaktorem Klarem Bachem, zobaczmy. Szanowni państwo, uczestnicy programu Forum Studiów Telewizyjnych. Halo, gość! O czym pani mówi? Panie ministrze, przepraszam, no jak tak można, no? Ludzie, to jeżeli nie szanujecie mnie, mnie macie w nosie, nie szanujecie siebie nawzajem, to przede wszystkim ludzie nie szanujecie. No. Nie wszyscy. Panie redaktorze, no, Marcin Kulasek, ale nie wrzucajmy się błędem, no tylko kłamstwami. No, panie ministrze, pani nie tak kłamstwa, ja muszę odpowiedzieć. Przepraszam państwa najmocniej, ale no chciałbym, żebyście państwo coś z tej dyskusji wynieśli. Nie da mi pan zdania skończyć. Ale o czym pani opowiada? Marcin Kulasek, przy głosie. Jak pan redaktor uciszy towarzystwo, to wtedy będę mówił. A ma pan jakiś pomysł, jak to zrobić? Nie wiem. To dziękuję bardzo. Na szczęście to nie ja nie prowadzę ten program. Zaraz panu zaproponuję coś. No nie, żartowałem, proszę bardzo. A pamiętacie Kołodziejczaka? Cisza! Cisza! Cicho! Ja mówię! Ja mówię, tak. No i ale Klarembak przebił Kołodziejczaka. Tak się chyba nigdy nie wydarł. Ja bym się chyba przestraszył, naprawdę. No, jak tak. Tam nie przyjęli, ale gdzieś takie, nie wszyscy. Tak, nie wszyscy, ja byłem grzeczny. Dobrze, profesor Klarembak i tak dalej, ale okazuje się, że szturmowana jest wręcz Telewizja Polska. Tak, tak. Zastępy właściwie. Szturm na Placu Powstańców, bo w Warszawie na tej placu znajduje się TVP Info, no, uskutecznił pan Michał Kołodziejczak. Dzień dobry. Do programu. Pan? Kołodziejczak. Przykro mi, nie mam pana. A kto jest z Koalicji Obywatelskiej? Jeśli nie jest pan osobą zaproszoną, niestety musi pan opuścić teren. Kto jest z Koalicji Obywatelskiej? Panu, ponieważ... Nie, jestem zgłoszony z Koalicji Obywatelskiej dzisiaj do programu. Nie ma pana, i... nie ma pana na wykazie. Kto jest? Kto nie. jest? Kto nie. jest z opozycji? Nie wiem. Nie. Wyjdzie pan. Proszę pana, nie. Kto jest? Dlaczego zamykacie części społeczeństwa usta? Ja nie będę z panem rozmawiał, bo nie proszę, jestem osobą kompetentną, że z panem rozmawiać, także proszę opuścić proszę teren, bo nie jest pan osobę, zaproszony. To proszę osobę kompetentną. Proszę zobaczyć, no wpuszczacie tylko swoich. Panie ministrze, dlaczego tak robicie? To pan odpowiada tutaj podobno za kulturę. Kto tutaj krzyczy? Pan krzyczy. Proszę pana, dlaczego zamykacie części społeczeństwa usta? Proszę zobaczyć, już policja gotowa tutaj. Pokaż. Już? Radiowozy przyjechały? Tak wygląda dzisiaj telewizja publiczna, która nie pozwala na normalną debatę. Nawet Rochimirów, że tak powiem, wezwał na krasnoludy z żelaznych wzgórz przeszły. Tak. No szturm się na twierdzę nie udał. Nie za bardzo, tutaj nie? TVP Info. A ja, wiesz, ja wiem, że jest takie powiedzenie, że jak cię drzwiami wrzucają, to wracasz oknem, ale tu... No próbuję, ale wróci jeszcze sforsować. Ojczyzna, jak tylko Kołodziejczak wygra wybory, to wróci ojczyzna do tego. Tak, i on tam mówił temu właśnie panu, że on będzie w dobrej, tak, w telewizji, będziemy w końcu prawdę tłumaczył mówić mu. I... Tak jak w zeszłym tygodniu było. To jeszcze ostatni w tej części naszego spotkania materiał, jak to bywa w telewizyjnych studiach. I czego się boją niektórzy posłowie. Absolutnie. Rzecz. Ojkofobia. Ja będę miał dla pana tu taki prezent, żeby nasi widzowie, ponieważ pan się rozumie, niech pan sobie to ja panu postawię taką flagę, pan żeby pan się dobrze identyfikował. Niech pan sobie sam to postawi. Dlatego, że pan nie potrafi wytłumaczyć nie Polakom no. jednej rzeczy. A
Ale drodzy państwo, poseł Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej o fladze niemieckiej, tak, obrzydliwe? Obrzydliwy, no wstydzi się jej. Już straszne, nicht naprawdę. Für Deutschland. Ale nie? Powiem ci, że ta sztafeta naprawdę imponująca. Powinni na olimpiadę. Boliśmy ich na olimpiadę zgłosić. Niedługo będzie chyba. Za rok, zdaje się. A będzie temu wszystkiemu kibicował na pewno redaktor Kłeczek, który tam też nie chciał tej flagi. Też nie chciał, też uczestniczył w sztafecie. Kończymy, Miś się żegna, Konrad Hryszkiewicz się żegna i Wojciech Biedroń się żegna. Ale widzimy się w drugiej części. Widzimy się za sekundę, dosłownie parę minutek. Wracamy jak zły pieniądz. Czyli jednak wróciliśmy. Jak poseł Kropiwnicki, jak Donald Tusk, jak Konrad Hryszkiewicz, Wojciech Biedroń. Ale nie możemy się oczywiście porównywać do Tusków. No dobrze, skończyliśmy poprzednie nasze spotkanie. Dość kuriozalne zresztą, ale skoro państwo jeszcze z nami siedzą, no to rozumiemy, że się podoba. Od sytuacji, jakie dziwne rzeczy się w studiach telewizyjnych dzieją. No, i taka przedziwne. Na przykład ty, Kondi, z tego co wiem, to śledzisz, co się dzieje w Konfederacji, bo oni mieli ten stolik wywracać. Tak, rzeczywiście, Benson cały czas powtarzał, że my wywrócimy wam ten stolik, wam temu PiSu, temu Platformie, temu PSL-u i temu tam i w bezspiniszcze, temu Lewicy, tak. My zadajemy kłam tym słowom trochę. Oczywiście, naszego stolika nie da się wywrócić tutaj. Tego stolika, nawet ja sobie chyba nie dam do końca nie. rady z tym stolikiem, Miś też sobie nie da rady, a teraz pan Miś Bosacki, pan poseł Bosacki oczywiście. Bosak, jaki Bosacki, co jest to Bosak? A, bo tej Bosackiej był, części tak. Senator, tak. No dobrze, oczywiście pan Bosak i wywracanie stolika. Ale cały czas mówicie o tym wywracaniu stolika, więc dla pana przygotowałem tutaj taki mały stolik, po to, żeby pan mógł ewentualnie pokazać całej Polsce, na czym to polega i dlaczego w ogóle ta cała taka... anegdota, więc jeśli będzie pan miał ochotę to może w trakcie programu wywrócić stolik, to ja panu tutaj go zostawię. Jasne, i będę miał cię przeczkawać. Będzie można wywrócić stolik, no ale ja nie sądziłem, że pan się dosiądzie do tego stolika i go nie wywróci. Tylko na razie go po prostu wykorzystuje. Wywróci, czyli Krzysztof Bosak na razie nie wywraca. Przysiadł się do stolika. Bo panie redaktorze, to nie ten stolik. Pan przyniósł stołeczek. Natomiast okay. My mamy zamiar wywrócić stolik, przy którym siedzą PiS, Platforma, Lewica, PSL. Nudy z tym, co wywracali, tak. A to kabusie postawił elegancko. To nie jest taki bad boy, nie? Jak Wippler albo Brown, tak. Albo Kornelik. No jest okrzesany, trzeba przyznać. Wyjątkowo się prezentuje jak na tle sobie całej radzą Konfederacji. Posłowi Konfederacji z mediami jeszcze będzie, ale jest nowa gwiazda. Kiedyś nasza koleżanka, no bo dziennikarka, Ewa Zajączkowska-Hernik. Dziewczyna inteligentna. Tak, to prawda, trzeba na przyznać. Poziomie. I pani Ewa Zajączkowska-Hernik startuje na posła z Konfederacji. Z tego co pamiętam, jeśli nie, no na pewno z Konfederacji, oczywiście z Radomia, mówi Maciej Zemła, i ona zderzyła się z osełkami Platformy Obywatelskiej Lewicy. Osaczyły generalnie wszystkie te posłanki. I drodzy państwo, tak wygląda troszeczkę rozumu w takim towarzystwie. No dobra, zobaczmy sami. Państwo chcą zmusić kobiety do rodzenia dzieci z gwałtu i kazirodztwa. Niech pani powie osobom, które nas dzisiaj oglądają. Jakie jest pani zdanie w tej sprawie? I teraz Konfederacja, pani z Konfederacji odpowiada. Ale jak się rozmawia z blondynką. Nie, pani, naprawdę, no. Przepraszam bardzo. Ale przepraszam. Może jest pani chamką, udowadnia pani. Pani jest arogancka i pani naprawdę sama sobie wystawia świadectwo. Pani Ewa Zajączkowska-Hernik powinna jeździć po osiedlach i odpowietrzać kaloryfery. W ogóle ciekawa rzecz, bo w tej debacie Zajączkowska wiele razy właśnie przez panią z Lewicy i z Koalicji Obywatelskiej była nazywana faszystką, obrażana, ale najbardziej obrazili się wszyscy za blondynkę. No, powiedziała prawdę trochę. No właśnie, to jest blondynką. Bo pani Gajewska, niech nam pani opowie, jak to jest, że chcecie rodzić z gwałtu. Słuchaj, bo szefowa nam da popalić, zobaczysz, będzie. Ale Ewa Zajączkowska-Hernik naraziła się nie tylko posłance z Platformy Obywatelskiej, ale również z Lewicy. Tak, Żukowskiej. No dobra, zobaczmy, to będzie zderzenie kobiety z osobą posiadającą macicę? Tak, tak, chyba zobaczmy. Tak. Kolejne pytanie mam do pani. Czy biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko? Dostała pani za to nagrodę... Bzdury roku, zgadza się, tak? No, każda partia ma swojego Korwina, my mamy oryginał, Lewica ma Annę Marię Żukowską. Pani ma, odpowiada teraz.
każda osoba, która może zajść w ciążę w sposób naturalny bądź właśnie w procedurze in vitro, czyli ma macicę, może urodzić dziecko, niezależnie od tożsamości psychoseksualnej, bo takie są właśnie prawa i biologii i natury. Każda osoba posiadająca macicę może urodzić dziecko, czego? Znaczy ja jestem stary datę, wydaje mi się, że to jest kobieta po prostu. Nie. Aha, no wyszedł ze mnie jak boomer, dziader. Jak wygra opozycja wybory, to nam za taki tekst program zamknął. Maćka Zemłę zamknął. No ja i tak pójdę siedzieć w wolnej Polsce, więc wiesz. No. Maciek ma daleko, bo ja mam blisko. Wiesz, ja na Białęce mieszkam i tam niedaleko jest areszt taki z dalej. No wiem, Nowak tak. tam siedział, to no, różni kilka ludzie, osób kilka osób tam siedziało. No, znaczy najlepsze w tym wszystkim jest to, nie, że pani Zajączkowska robi sobie bekę z pani Żukowskiej. Tak, nazywa go Korwinem Lewicy. W sposób straszliwy. A co robi pani Żukowska? To ja pragnę powiedzieć, że osoba tam z Maciej... Sztab ją przygotował, że ona musi. Musi powiedzieć o osobiście z maciciszczem. To ciekawe, kto ją tam przygotowywał, skoro ona mówiła właśnie o tych... Stepania, dopiero teraz kończymy program. Macica jest... W formie żeńskiej macica. Osobą maciszcze. Dobrze, kończymy. Na szczęście jest normalność. PSL. No. PSL i tacy kandydaci i posłowie, obecni kandydaci na posłów, co mają ciężko w życiu, wiesz, finansowo. O, no, smutne rzeczy, naprawdę. Taki biedny chłop. No mówi się, że rolnicy tacy biedni są. No to w posłuchajmy poseł Mazurek kontra prezes Tygrysek, nie Misio, Kośniak-Kamysz oczywiście. 1500 zł miesięcznie to dużo czy mało? To bardzo trudno za to na pewno utrzymać rodzinę. To ja panu powiem, że są tacy ludzie, którzy zarabiają 1500 miesięcznie, jeżdżą Ferrari Portofino wartym ponad 1 000 000 zł, mają też Porsche, Fiata 500, motor BMW. I ci ludzie kandydują z pierwszego miejsca z list PSL-u. Ten człowiek nazywa się Radosław Lubczyk. Dostał 800 tysięcy, prawie 780 tysięcy z Sejmu. Bo wykazał swoją wyjątkowo trudną sytuację. Właśnie to, że zarabia mniej więcej 1500 miesięcznie. Ogólnie widowiskowy. Powiem szczerze, mam pomysł, co zrobić w przyszłej kadencji z tym. A dlaczego nie będziemy... w tej kadencji? Dlaczego no poseł... nie ma większości w tej kadencji. Przepraszam, dlaczego? No nie. Mógł pan posła Lubczyka ukarać. Mógł pan nie wystawiać go na pierwszym Ale miejscu. Ale jest też liście. Bardzo dobrym parlamentarzystą. Stary, jakbyś miał BMW, Ferrari, nie? Dwie kliniki dentystyczne, tak. Czy jak to tam było, to czy byłbyś dobrym posłem? No byłbyś dobrym posłem. No pewnie, no. Ale rzeczywiście bieda aż piszczy. 1600, tak? Tak było? 1500 w sumie. No, współczuję. Ale musiał wziąć taką zapomogę, czy tam pożyczkę, taką wiesz, nieoprocentowaną na prawie bankę złotych. Poniżej płacy minimalnej nawet. Dajcie spokój, jak w tym kraju żyć? No. I tylko 4 samochody. Wersja poselska, Maciek mówi, zasiłku dla bezrobotnych 850 tysięcy, czy ile. Dobrze, bo zaraz będzie proces i zaraz będzie awantura. Tu mnie wszyscy tylko podjudzasz mnie. Ty nie, też nie można już nie, mówić podjudzać. Jak się to podjudzać? Właśnie. Podjudzać? To źle to brzmi. A, że nie. O Jezu, nie. Boże, albo na przykład się. Wiesz, że ja dopiero w Warszawie się dowiedziałem, że jest takie określenie, że Żydzisz? Tak? Ale Żydzisz, nie? A to się nie spotkałeś tam. Ja się nie, w moich czy... stronach nigdy nie spotkałem się z tym określeniem. No, a przecież gdzie a było najwięcej? U nas było nie, u nas było więcej. Wiem, że w kongresówce było więcej. Tak. Ale ja się nie kłócę wyrazy. Idziemy, drodzy państwo, dalej. Widać było, że pan Kośniak-Kamysz ma pewien problem, nie? Z no nie redaktorem. Dziwię się, ale to był świetny parlamentarzysta. A, z Mazurkiem w sensie. Okay. Mazurkiem? Ale to był świetny parlamentarzysta, tak. Ten, co jeździ Ferrari, co zarabia 1500 zł miesięcznie według oświadczenia, ale... Na walkę z dziennikarzami doskonały pomysł ma poseł Kierwiński. No proszę. Zwłaszcza z dziennikarkami. Młodymi w sumie. No zobaczmy, no jest sposób, jest robota. Trafi pan wymienić jedną decyzję Donalda Tuska, która byłaby wbrew decyzji... Nie rozmawiam, bo kłamiecie. Czy potrafi pan wymienić jedną decyzję Donalda Tuska, która byłaby wbrew Niemcom? Czy powie pani to śmieszne jest. Przy procesie... Ja nie jestem politykiem, ja jestem dziennikarzem. To jest pana obowiązek, żeby odpowiadać na nasze pytania. Czy w takim razie pan odpowie mi na jedno pytanie? Pani wyraźnie powiedziałem, że nie rozmawiam z TVP Info. Poseł Kierwiński spędził dobre 2 minuty, żeby powiedzieć pani dziennikarce i powtarzając cały czas, że nie będę z panią rozmawiał. Tak, to prawda. I cały czas rozmawiał. Ty, ale widziałeś tam... No bo tak, ten, się z tym no, telefonem. Ten telefon to jest... i tak... To jest, słuchaj, to jest nowy poziom po prostu dziennikarstwa. To goście, których przypytują dziennikarze, przeprowadzają wywiady z tymi dziennikarzami. To jest taki po prostu, wiesz, incepcja taka. Progresywna to jest bardzo. Tak, bardzo. Inna rzecz, że on tak niżej tam...
No właśnie. Dlaczego on nagrywa młode dziennikarki TVP, pan Kierwiński? Tak, tak nisko. Tak. Troszkę creepy to jest, nie? Troszeczkę. Ja się na wszelki wypadek od państwa knajackich myśli odcinam. Tak, były afery z youtuberami teraz, były, różne no, jakieś tam były, dziwne no, rzeczy, co robi z młodymi dobrze, dziewczynami. Mamy 5 minut, musimy lecieć. Lećmy, lećmy. Lećmy. Kondi, Konfederacja i jak ona radzi sobie, bo nie zawsze masz przyszłą posłankę Zajączkowską pod tak, ręką, znaczy do akcji też odcinam się. Trzeba uruchomić Korwina. Trzeba uruchomić Korwina i jego sposób na media publiczne. 0 sekund w czasie antenowym dla Konfederacji oznacza, że ta telewizja jest po prostu jednym wielkim zerem. Bardzo państwu dziękuję. Mogę pierwszy. Brawo! No to było zjadę. Dobrze, no, no rozwalić telewizory, ale takie z kineskopami. Tak, no właśnie no, fajnie, bo wtedy takie większe boom było. Ha. W ogóle zwróć uwagę, że ten... Ale popatrz, taki Korwin rozwala telewizory, no, nie? A Bosak nie chce stolika wywrócić. Stoliczka, no, przepraszam. Za kulturalne. To młode pokolenie takie kulturalne. Zobacz, ten no, facet drugi mm-hmm, z Konfederacji tak lekko tym młotkiem walnął, a Korwin raz rybnie i w ogóle no, tak. No dobrze. Stara gwardia. Stara gwardia. Odwróćcie państwo, będzie za chwilę o polityce miłości, ale zanim polityka miłości, to różne tam sytuacje. Borys Budka twierdził, że go pobito, po czym było nagranie, że on się sam szukał, tak, sam że szukał dymu, zaczepki, jak to się w mojej młodości mówiło. Posłanka Osełka Wcisło też podobno została wyzywana i tak dalej. I było, byli w TVN24 z posłem, senatorem Kamińskim. I ja bym chciał państwu zwrócić uwagę na to, co mówi pani posłanka Wcisło i jak patrzy na nią Miś Kamiński, nasz Miś Kamiński, i tak się zastanawia, czy on jej wierzy. Znaczy, niech państwo sami tak, ocenią. Niech państwo ocenią sami. Po proszę, prostu, zobaczmy ten materiał. Rzucił się na mnie wczoraj człowiek, którego nie znam, z którym nie rozmawiałam, nie zamieniłam słowa. Rzucił się na mnie z rękami, krzycząc, że Wcisło takich jak ty trzeba, no nie chcę używać wulgarnych słów. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. No i tak dalej. Czy ja mogę serce złamać? No sytuację. ITP. Jak państwo sami widzieli. Niech państwo sami w komentarzach ocenią, czy tak jest. Poseł czy wierzył pani Wcisło, i czy my wierzymy, wierzył, i czy państwo wierzą. Polityka miłości. Powrót wielkiej miłości Donald Tusk. To pozwólcie, że to, co mówię i w domu, i to, co kiedyś powiedziałem w Warszawie, naprawdę miłość ważniejsza jest od władzy. Miłość ważniejsza jest od polityki. Miłość jest silniejsza od wszystkich innych spraw i rzeczy i ważniejsza. I ją, o niej też musimy zacząć. Bo to nie jest sprawa intymna. To nie jest sprawa kameralnych relacji. Miłość to nie jest coś, o czym powinno się mówić szeptem, w ciemności. Miłość to jest coś, co powinno być rzeczywistością publiczną. Kto nie kocha, nie może ubiegać się o władzę. Chcę wam powiedzieć... Oni nie kochają, oni nie potrafią kochać. A ja was kocham naprawdę z całego serca. A teraz, drodzy państwo, program Jak oni kochają, czyli tak, jak zwolennicy Platformy Obywatelskiej sam Tusk kocha wszystkich. Zobaczmy. Tosiu, co ty ułożyłaś? Taka mała, a taka mądra. A pan, wszystko jest na filmie, ukradł. Pan policjant ukradł. Gwizdek ukradł, ten pan policjant ukradł gwizdek. Gwizdek, jest to na filmie. Panie policjancie, jest to na filmie. Bydlaku cholerny. Obrzydliwy, wstrętny. I w tym przypadku... Znaczy, królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie schambili od wielu, wielu lat. Wymarzona polityczna klientela dla władzy, która sama ma pewien taki sposób myślenia bardzo podobny do tej klienteli. Ta miłość wylewa no, się z każdej strony. Jestem oczarowany tą ja mową też, miłości. Tak. I Donalda Tuska, i jego zwolenników. I tak, wszystkich, i silnych razem. To jest miłość. Ale skoro miłość stało się, Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek, koniec tych tak, dyskusji, że oni mieli kryzys. Koniec. Wzięli ślub.
No w końcu. I to tak. Podobno w Polsce. Słuchajcie, drodzy państwo, najważniejsze, żeby się młodzi kochali. Otóż to. Tak jest, zobaczmy to, bo wszystko zagrała kamera. Rzecz się miała dziać w Kielcach. Właśnie powinien już wyskoczyć ten program. Patrz, ale Robert Biedroń no. Zawsze tak narzekał, że ślubu no. Nie może wziąć. Aha. W Polsce. I co? I wziął. W teatrze w Kielcach wziął. No widzisz. Czyli można. I to się jakoś nazywa ten ślub. Humanistyczny podobno. Humanistyczny. Ślub humanistyczny. Humaniszcza tak. Brały ślub. Co oni mieli na głowie? Na głowie nie wiem. Kwietny, mawia... Ale w ogóle to były takie stroje ludowe w barwach LGBT. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Maciej Zebła życzy i tobie, i mi, a przede wszystkim państwu miłości i musimy kończyć. No to trudno. Co zrobić? Miłości wszystkim życzymy. Miłości i przede wszystkim, a zobaczymy się już po marszu. No. Czy, mam nadzieję, że zobaczymy. I zobaczymy, czy oszalały z nienawiści tak. Tłum nie uderzy na bezpiny. I miejmy nadzieję, że Maciek przetrwa ten marsz, bo będzie tam chyba... Kończymy, dobra, bo już naprawdę jest późno. Dziękujemy serdecznie, a za moment kolejne gorące pytania telewizji w Polsce.pl.